to. To jak mają coś, to niech piszą, nie? Slim Shady. Cześć! Witają się Sophie, Nikodem, Type Hype. Dzisiaj poruszymy sobie ostatnią parę konfliktową z grupy NF kontra ST. Będzie to para konfliktowa, tak? Już wiecie. Czyli INFJ kontra ESTJ. Czyli dwa typy osobowości, w których trzy pierwsze literki są różne, natomiast ostatnia, czyli literka J, jest taka sama. Powtarza się. I dzisiaj opowiemy, czemu akurat ta para czasem nie może żyć w zgodzie. Czasem ma problem z komunikacją i trudność w takim nawiązaniu wygodnym relacji. Wygodnym, tak, to jest to. Bo nie chodzi koniecznie o to, że nie może żyć w zgodzie zawsze, tylko chodzi o to, że to są te pary konfliktowe, to są typy, które muszą troszkę bardziej się postarać, trochę więcej wysiłku włożyć w to, żeby faktycznie była ta wygodna interakcja. Tak. To naprawdę to jest ważne, że tu nie chodzi o to, że to jest para konfliktowa i zawsze będą konflikty, tylko tu będzie, te konflikty będą bardziej nieświadome, czy niespodziewane, czy często nagłe i nie wiadomo z czego wyniknęły i to są po prostu typy, które zupełnie nie nadają na tych samych falach, ale jak najbardziej potrafią się dogadać i tam, gdzie jest najwięcej różnic, może też być największy potencjał do też do rozbudowy relacji, do po prostu współpracy w innych też dziedzinach. Tak, uzupełnienia się, bo te pary konfliktowe mają to do siebie, że bardzo często się od siebie mocno różnią, jeśli chodzi o swoje naturalne kompetencje, dzięki czemu taka współpraca może przebiegać bardzo fajnie, bo każdy będzie robił to, czego drugi nawet by nie chciał spojrzeć. Tak, dokładnie. Więc jak się dogadacie, to będzie bardzo dobrze. Warto po prostu znać te różnice, wiedzieć, z czego mogą wyniknąć te nieporozumienia i też warto wiedzieć, jakie są kompetencje obu stron, nie wchodzić w cudze kompetencje i też nie próbować wypełniać kompetencji, w których ja nie będę zbyt dobra, a ta druga osoba po prostu jest mistrzem. Po prostu nie ma takiej potrzeby. Przed tym odcinkiem wszedłem sobie na internet i szukałem takich różnych dyskusji też na internecie, jak ludzie patrzą też na tą parę konfliktową i przeczytałem taką jedną dyskusję. To było na takim Quora podobnym serwisie. I było tam opisane, jedna osoba opisała, jaką ma wspaniałą współpracę i relację małżeńską. Właśnie w takiej kombinacji. I opowiadała, że są same zalety, żadnych wad. I opowiadała, jak dużo rzeczy po prostu tam się faktycznie zgadza. Ale dodała, że tam po 10 latach. No tak, dokładnie. No i przykładem takiej rzeczy, która może stanowić wyzwanie, jest na przykład to, że typ INFJ ma taką tendencję do tego gdybania, bo to jest częsta tendencja typów N i tu jest taka funkcja NI, o której mówiliśmy i ona jest też taka bardzo zdeterminowana, bardzo taka ukierunkowana na powiedzmy jakiś cel, na jakąś wizję, którą dana osoba ma. NFJ też w ogóle jest bardzo na tej wizji skupiony, takiej mocno nieprzyziemnej wizji. I na też takich możliwościach, co by było gdyby, na gdybaniu. I to jest coś, co ESTJ może tego nie doceniać, bo ESTJ lubi jakby konkret, to co jest i to co jest takie ugruntowane w faktach, w rzeczywistości i zadawanie pewnego rodzaju pytań może być dla niego wysoce niepraktyczne albo wręcz może to nazwać, że jest głupie. A jednocześnie taki INFJ może zadawać sobie te pytania tak, żeby wzbudzić pewną dyskusję intelektualną, rozbudzić pewne sposób myślenia, usłyszeć, co każdy ma do powiedzenia, jak myśli, żeby też jakieś takie fale odebrać od każdej osoby, która ma jakiś tam pogląd na ten abstrakcyjne pytanie. No a STJ może uznać, że po prostu taka rozmowa, w której nie ma konkretów faktów i rzeczy, które możemy wnieść jutro do swojego życia, może nie mieć sensu.
Ja teraz mi się przypomniał przykład życiowy bardzo, znaczy wydarzył się ten przykład i to był ESTJ, który jak najbardziej lubił rozmawiać na różne tematy i może nie gdybać tak bardzo jak INFJ, ale lubił po prostu rozmawiać faktycznie o różnych teoriach i łączyć tam fakty i takie po prostu eksperymentalne może dyskusje prowadzić. I rozmawiał z INFJ i INFJ wyrzucił jakąś tam teorię i ESTJ po prostu zapytał, z czego wynika ta myśl, czy możesz podać źródło, bo dla STJ to jest ważne, żeby mieć te źródło faktycznie, żeby mieć na czym się oprzeć. To nie muszą być fakty typu, o której godzinie coś się wydarzyło, tylko po prostu STJ potrzebuje wiedzieć, że ta opinia jest gdzieś ugruntowana, albo w jakimś tam źródle, albo w jakimś tam wydarzeniu. I to był moment, kiedy INFJ wybuchnął, naprawdę, bo INFJ-a nie pytamy o takie rzeczy, to jest trudne dla INFJ-a, żeby tak faktycznie, powiedzmy, sypać z rękawa tymi źródłami czy faktami jak ten ESTJ. I to była przykra sytuacja, bo ani jedna strona nie chciała zranić, ani druga strona tak naprawdę nie chciała wybuchnąć. To było bardzo takie nagłe i podświadome i nikt się tego w ogóle nie spodziewa. I właśnie trochę na tym polega ta para konfliktowa, że uczymy się właśnie, że INFJ nie lubi takiej rzeczy, że STJ robi takie rzeczy i na odwrót, STJ nie lubi takiej rzeczy, INFJ robi takie rzeczy i możemy uchronić się właśnie przed tym, żeby przy STJ nie gdybać bez podstaw, a INFJ może traktować właśnie bardziej tak abstrakcyjnie, że tak jak mówisz, że on chce porozmawiać i wysłuchać ludzi, a niekoniecznie faktycznie dojść do jakiejś takiej tezy prawdziwej, opartej faktycznie o te źródła, czyli po prostu poukładać jakieś tam puzelki, żeby wyciągnąć twardy wniosek. Bo INFJ ma swój taki przemyślany system wewnętrznie, tylko jest to jakiś element wielu wewnętrznych przemyśleń i on, ten sposób myślenia niekoniecznie jest tak poukładany, żeby był zrozumiały jakby dla każdego, bo został tak mocno wewnętrznie przemyślany przez swoje przemyślenia na bazie różnych rzeczy, jakichś takich wyłapanych faktów, fakcików, rzeczy, które przeżył też INFJ i potem przez to może to nie być tak bardzo szeroko rozumiane, co ogólnie też ten problem, czemu INFJ jest niezrozumiany, to ja podaję, jak, czemu jest niezrozumiany szeroko, a przez STJ to już w szczególności. Bo jak to też nie ma takiego, nie jest oparte na jakiś taki common sense, zdrowy rozsądek, jakieś zdroworozsądkowe zasady, właśnie to, co ty mówisz, takie ugruntowanie w czymś. Do czego ty zmierzasz? Skąd ty to wziąłeś? Jakie to ma podstawy? Podaj mi, czy to jest taka teoria, czy to jest taka ideologia, czy ktoś ci, ta osoba konkretna ci to powiedziała? Żebym wiedział, skąd czerpiesz. Tak, nie? I gdzie to przyczepić. To tak fajnie opisujesz ten system myślenia tego INFJ-a. To jest jak takie tworzenie obrazu. Ten INFJ po prostu rysuje ten obraz, a może tutaj coś dorysuje, a może coś tam i powstaje ten pejzaż. Tak. Który naprawdę nie chodzi w nim otwarte fakty często. A ESTJ bardziej jego... Klaser tworzy. Obrazek i podpis. Obrazek i podpis. INFJ właśnie tworzy ten piękny obraz, a system myślenia ESTJ to jest bardziej układanie puzli, że on ma te części i jego zadaniem jest z tego 1 500 000 kawałków ułożyć właśnie ten pejzaż, który dostał. On nie tworzy tego od zera, tylko on zbiera te dane zewnętrzne, które gdzieś tam są w świecie rzeczywistym pomieszane i on wtedy pokazuje nam, jaka jest prawda tego obrazu, tych puzelków, jak ona faktycznie powinna wyglądać. I dlatego... Ja bym jeszcze dodał, przynajmniej tak ja postrzegam to, że ten INFJ faktycznie tworzy, tak jak ty mówisz, ten jeden wielki obraz, taki, wiesz, wielka bitwa pod Grunwaldem, tak. A ESTJ właśnie robi te puzelki, to mi się też podoba ta metafora, ale właśnie takie ma oddzielne zestawy tych puzelków, że w sensie, że ma tu zestaw, tu ma puzelek, tu ma puzelek, to nie jest tak zbite wszystko w jeden. Tak, i on zbiera, i tak. On z tych wszystkich zestaw, tak, on, to jest jakby on znalazł
pudło z puzzlami na śmietniku i on jest mistrzem wyłapywania, które puzzle tak. do siebie pasują. Tak, tak. Ja tak, odpowiedzi. Do którego zestawu. Tak, no. tak. Więc dokładnie. Jak nie jest to was zbyt abstrakcyjne, to może nie. To może, to mamy nadzieję, że coś wyciągnęliście z tego. Ty mówiłeś o tym, że ten INFJ jest taki nastawiony na ten cel. Nie mówiłeś konkretnie o tym, że to jest ten długoterminowy, ale jest tak, że INFJ myśli do przodu i myśli, on stawia sobie cel i właśnie idzie w tą stronę. On po prostu swoje życie podporządkuje. Nie ma jakby harmonogramu dnia ścisłego, jak nie tak. musi. Tylko on wie, wstając rano, zrobi sobie tam może listę, które musi wykonać, ale jak nie wykona tej listy w ciągu dnia, no to po prostu skończy ją jutro albo tak. po prostu wie, w którą stronę zmierza. A ESTJ nie ma czegoś takiego. ESTJ nie potrzebuje tej motywacji takiej, jak te INJ-y potrzebują, że widzę tą wizję, właśnie ten cel i będę dążyć do tego, bo wiem dokładnie, czego chcę i wiem, że to nie jest takie rozdmuchane, że takie tak. natchnione, tak? tak? To jest tak. po prostu bardziej takie pragmatyczne, na tak. zasadzie, że chcę być mechanikiem, tak? Chcę być mechanikiem, co trzeba zrobić, żeby być mechanikiem? Pójść do szkoły mechanicznej. Tak, to są te wszystkie kroki, tak. po prostu bardzo ścisłe kroki. I oni bardzo tak. fajnie wypełnią te tak. ścisłe kroki, które i tak bardzo będą w tym pragmatyczni, tak. właśnie tacy bardzo rzetelni też. Właśnie na tej drodze tak. też bardzo rzetelni tak. i oni też nie będą potrzebować, tak jak to będzie w przypadku INFJ, to tu też może być taka czasem sytuacja konfliktowa na zasadzie, że ten INFJ faktycznie potrzebuje jakiejś takiej głębokiej wizji, misji i tak dalej, tego, że czemu musisz ścielić łóżko, wiesz, tak. po prostu historia, cała narracja zbudowana wokół tego, jak to jest ważne, żeby ścielić, a ESTJ po prostu stajesz i ścielisz, tak, bo inaczej jesteś tak głąb. Trzeba, tak. Inaczej jesteś głąb. No, ale naprawdę, bo ESTJ będzie miał plan skończenia studiów, może to nie będzie faktycznie jakiś taki rozbudowany, że usiądzie i napisze, tylko tu bardziej chodzi o to, jak zobrazować ten ich sposób podejścia do rzeczywistości. No, ESTJ będzie raczej nawyki. ESTJ polega na nawykach. Mhm. O, mój ojciec ESTJ powtarza do znudzenia, że dobre nawyki ma się na całe życie. I faktycznie jego całe życie było budowane na nawykach. Wstawał rano, miał tą samą rutynę poranną, potem czytał powiedzmy przez godzinę, potem szedł do pracy na te ileś i po prostu rok w rok, wiadomo, nie ta sama rutyna, bo nawyki się zmieniają, rutyny się zmieniają, po prostu jak już miał ten harmonogram, to bardzo sumiennie, skrupulatnie był, tak? wypełniał ten harmonogram. INFJ może czuć się ograniczony takim właśnie bardzo ścisłym, konkretnym harmonogramem. Na przykład dzisiaj albo codziennie będę czytał 20 stron książki. No nie, INFJ nie zawsze będzie chciał akurat w ten dzień czytać te 20 jak stron. Jak ESTJ książki. Spróbuje narzucić INFJ-owi takie coś, to może dojść do tego, że INFJ nawet będzie nie tylko sabotować jakby to, co daje ten ESTJ, tylko samo sabotować się nawet, żeby przypadkiem nie zrobić tego planu, bo po prostu INFJ musi czuć ten wiatr we włosach cały czas. Tak, faktycznie. I tutaj też podejście do życia, podejście, sposób myślenia już wspomnieliśmy, wiadomo, że to jest czubek góry lodowej. Tu można by naprawdę całe książki pisać o tych różnicach typów wszystkich, ale jeszcze może powiedzmy o tym, jak te typy podchodzą do relacji. To widać było też trochę w tym, mówiliśmy o tym obrazie, o tych puzelkach. INFJ, dla INFJ ważne są relacje, ważny jest rozwój, właśnie rozmowa jest po to, żeby się poznać głębiej, niekoniecznie po to, żeby te puzelki wszystkie ułożyć i dojść do jakiejś tam konkretnej prawdy. Prawda jest ważna dla INFJ. Ja tutaj nie próbuję powiedzieć, że prawda nie jest ważna dla INFJ, tylko że w rozmowie niekoniecznie o to chodzi, żeby teraz, kto ma rację, dojdźmy do tego, tylko INFJ raczej jest nastawiony na tego człowieka drugiego, na tym, żeby porozmawiać, żeby poznać, żeby zgłębić. A ESTJ dużo bardziej, nie wiem, narzędziowo podchodzi do życia. Jak nie do ludzi, to po prostu do życia. ESTJ potrzebuje wiedzieć, co trzeba zrobić, kiedy trzeba to zrobić, w jaki sposób trzeba to zrobić i kiedy to ma zostać zrobione. I
może tak być, że jeśli ktoś ma relację z ESTJ-em i jest na przykład typem F, to może czuć się zaniedbany, bo ESTJ swoje oddanie, właśnie oddanie w ogóle SJ-y. SJ to jest oddanie. Oni w ten sposób pokazują, że zależy im na ludziach, że po prostu harują jak wół od rana do wieczora, 7 dni w tygodniu. I w ten sposób pokazują innym, że zależy im na nich, że są ważni dla nich i no po prostu, że chcą w ten sposób mieć relacje z nimi. I NFJ niekoniecznie potrzebuje takiego rodzaju oddanie. A może nawet nie, że nie potrzebuje, tylko może nie rozumieć, że to, że ten SJ nie spędza z nim czasu, czyli coś, co może być ważne właśnie dla INFJ-a, spędzenie czasu, poznawanie się głębiej, te faktycznie jakieś tam rozmowy, poznawanie się nawzajem, takie dubanie w myślach własnych nawzajem, może nie zrozumieć tego właśnie stylu ESTJ-a, że przecież oczywiście, że zależy mi na tobie, bo pracuję od 6 do 12 i też nawzajem, że ten ESTJ może czuć się niedoceniony przez to, że ten ENFJ chce z nim czas spędzać, a nie docenia tego, że on cały swój czas przecież oddaje na to, żeby zadbać o ten fizyczny świat tego ENFJ-a. I z tym, co ty mówisz, też wydaje mi się taka jedna, myślę, zabawna rzecz, jak jest ESTJ i INFJ i się poznają i chcą się właśnie poznawać, to INFJ szuka w ludziach, tak bardzo głęboko kopie, tak, tak. I tak kopie i tak zawsze szuka tej drugiej głębi, tej trzeciej, tak, głębi, tego czwartego, tak, dna, tak. I tak dalej. I coś ty mówisz, to nie, coś mi się, tak, to nie zgadza, tam musi być, tak, jeszcze głębiej. I bardzo często ma rację. Ale w przypadku STJ to jakby nie jest dobra droga, bo STJ jaki jest, każdy widzi. Tak jak, tak, kiedyś było w słowniku, że koń, jak jest, tak, definicja konia. Tak. To dokładnie tak samo jest STJ. Oczywiście są wyjątki, ja nie odmawiam też wrażliwości STJ, bo nie. Są osoby, które, tak, są bardzo, bardzo takie... bo dużo STJ-ów jest bardzo dumnych z tej swojej prostoty, tak, takiej i jakby takiej... bardziej jasności. Takiej jasności właśnie. Tak, tak, klarowności. Tak, tak, tak. Bym powiedział, że szczególnie częściej mężczyźni. Mhm. Natomiast oczywiście jest cała masa też osób, które mają właśnie STJ, które mają właśnie też głęboki taki... Myślę, że każdy STJ ma też to rozwinięte w sobie, tylko że to jest bardzo schowane, gdzieś tam, tak, małe, i jeśli chodzi o te swoje odczuwanie i odczuwanie, że takie głębokie, wrażliwe, nie jest to coś, co widać na pierwszy rzut oka, ale bardzo dużo, w każdym razie bardzo dużo tych takich zachowań STJ-a nam nie trzeba się doszukiwać, bo on taki właśnie jest klarowny, jasny, tak, dzięki czemu możemy go łatwo zrozumieć. I on się właśnie tym szczyci i się cieszy, że taki jest. Tak, powie wprost, tak, dokładnie, nie trzeba się domyślać. Tutaj też można by znowu metaforą pojechać, ogólnie NF to... I NF i ST, głębokość może być dokładnie ta sama, tylko, tak, ten NF to będzie takie jezioro zamulone, może roślinki tam są i tak naprawdę nie wiadomo, co tam jest na dnie, nie wiadomo, jakie tam rybki są. I dla NF-a jest to coś wspaniałego, bo trzeba to odkryć, trzeba zobaczyć, odmulić, trochę odmulić, popływać trochę i tak się poznać. A ST, w tym ESTJ, to jest ta sama głębia, tylko to jest basen czysty i schlorowany. Tak, tak. I po prostu o to chodzi. I EST się cieszy z tego, że jest bezpośredni, tak, że jest otwarty, że wiadomo, że no po prostu to są inne funkcje. Chcesz jechać na wakacje w miłe miejsce, to jedziesz na jeziorko, a jak chcesz sobie popływać tam, poprawić sobie kondycję, to idziesz na basen. No to tak samo jest z różnymi typami. Po prostu nie każdy musi być taki sam i cieszmy się z tego. Nie każdy musi być taki sam. To jest właśnie super, że każdy z nas ma zupełnie inną funkcję na tym świecie. Tak. No i wracając jeszcze do tej myśli, to ten INFJ może niepotrzebnie szukać i po prostu denerwować tylko STJ-a, że szuka jakichś, tak, podświadomych działań i tak dalej, jakichś nieuświadomionych. Czy to na pewno chlorem ten basen potraktowany? Tak. Tak. Natomiast w drugą stronę STJ będzie drażnić INFJ-a, że bardzo prosto podchodzi do jakby zasad działania INFJ-a, że ktoś, że coś zrobi i może to być odczytane w sposób taki, jeżeli powiedziałeś tak, to rozumiałeś to tak, jeżeli powiedziałeś nie, to rozumiałeś to nie. I nie doszukuje się dalej, bo to jest bez
podstawne doszukiwać się dalej. To jest myślenie ESTJ-a. Natomiast INFJ może się czuć urażony, że ty powinieneś poznawać tą moją głębię, ty powinieneś tam jeszcze pokopać, poszukać, bo to nie jest takie wszystko proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Więc no, na tym polu może być takie niezrozumienie, czy taki, no takie myślę, że dosyć zabawne nieporozumienie, gdzie jedna i druga strona trochę inne oczekiwania ma względem poznawania tego drugiego. Tak, i to też na tą komunikację też wpływa. No. Taki szybki przykład, tu akurat ESJ i INFJ. Znam takich ludzi w życiu, mam regularny kontakt i często dogadują się, dobrze się dogadują, tylko często pole konfliktu jest takie, że ESJ zadaje pytanie i potrzebuje konkretnej odpowiedzi, a INFJ na przykład poda 5 różnych powodów, dla których uważa, że tam XYZ. I dla ESJ to bywa trudne, bo który z tych powodów w końcu jest prawdziwy? Mm-hmm. A INFJ tłumaczy, że nie musi być jeden powód, żeby coś zrobić, a dla ESJ to może być już kręcenie, albo no, nie powiedziałeś mi od razu wszystkich, czyli tak naprawdę chodziło ci o powód trzeci, a podałeś ten powód pierwszy. A INFJ od początku po prostu uważa, że to i to, tylko po prostu trzeba się doszukać, dokopać i zrozumieć, że dla INFJ nie jest to faktycznie takie powodem ważne, może być połączenie tych powodów, a z tego połączenia powodów wychodzi jeden taki metapowód. Tak, dokładnie. Mhm. Tylko dla ESJ jest to trudne, żeby wyciągnąć ten metapowód, bo jeśli podałeś mi ten powód, kiedy ja zadałam to konkretne pytanie, no to ja ci wierzę na słowo i przyjmuję ten powód, a potem się okazuje, że jeszcze zupełnie coś innego i potem próbujesz mnie oszukać, jakie są twoje motywacje. No, to znowu, to jest też góra, czubek góry lodowej. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego naszego odcinka. Zachęcamy do dodania w komentarzach ESTJ, INFJ. Wypowiedzcie się, powiedzcie, jak jest u Was, jak przezwyciężyliście swoje konflikty, czy jak się uzupełniacie nawzajem. Przede wszystkim zrozummy się nawzajem, doceńmy się nawzajem i współpracujmy w zgodzie. Do następnego. Sofii, Nikodem, Pipe. Cześć.